Wyrzucę to. Kto by chciał coś z siebie wyrzucić, to powiedz to. Tak, kawa dobra, jedziemy do Dębicy, mamy moc energii. Nie o tym, co tam blokuje. Tak. Blokują go. Tak, to są pogłoski. Absolutnie nikogo nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Sprawdzone pogłoski. Jeszcze to wrócimy z Olą. Na razie wyjedźmy z lotniska, wiesz, bo tutaj dopiero co wylądowaliśmy i uderzamy na najstarszą stolicę Galicji. Ja coś przewiedzę do góry. Aha, tu mamy dary. Tu. Czeki mamy. Propozycja wyjazdu Radosława Majdana na Majdan do Ukrainy. Także Kliczko, dzwonimy do ciebie już natychmiast. Wydał rady Wałęsa, Kaczyński, ale Majdan daje radę. Jedziemy rado. No i my w Palatiku pójdziemy. Piosenką Mikołaja, ale mamy już naszych gości, na których od rana czekamy. Zapraszamy na naszą salę. Bardzo serdecznie witamy w niepublicznym przedszkolu Weldon Kids w Dębicy. Zbliża się Mikołaj, już mamy ten okres świąteczny w naszym przedszkolu. Tym bardziej panowie kojarzą nam się dzisiaj ze świętym Mikołajem. Bardzo państwa serdecznie witam. Dzień dobry. Odpowiadamy. Dzień dobry. Przyjechaliśmy do was specjalnie, aby was zachęcać do sportu. Kto uprawia sport już? Wszyscy. Kto jest u was najbardziej sprytny, najszybszy? I wśród was, mam nadzieję, będą następne gwiazdy, ale widzę tak, dziewczynki na pewno będą chodziły na tańce. Ja tutaj kiedyś też, wyobraźcie sobie, zdradzę wam taką tajemnicę, że uczyłem się tańca towarzyskiego w Dębicy też. Także zachęcam oczywiście do sportu, ale mam świadomość tego, że większość będzie pewnie tancerkami. Które dziewczyny tańczą już? A kto chodzi na karate? Super. Ja chodzę na karate. Bardzo mi się podoba. O, proszę bardzo. Kto się cieszy, że dzisiaj przyjechaliśmy do was? Bardzo mi miło. Chodź tu powiedz, jakie tańce tańczysz? Disco całusy, samba z czaczą. A z babcią? Nie. Z babcią Polkę się zawsze tańczy, tak? To wszyscy bijemy brawo za Jąki. My w przedszkolu bardzo dużo mamy posiłków, więc ja się naszego gościa zapytam, co najbardziej lubił w przedszkolu jeść? Słuchajcie, za moich czasów w przedszkole była znienawidzona zupa mleczna. Czy dzieci lubią zupę mleczną? Bo teraz mamy pyszne zupki mleczne z płatkami. Bawarka, który nie bardzo... Kto lubi bawarkę? Przyznać się, bo ja nie lubiłem nigdy. My mamy kakao. Bawarka, tak. Bawarka to jest herbata z mlekiem. Jakoś, jak byłem w przedszkolu, bardzo tego nie lubiłem niestety. A, teraz macie fajnie, nie musicie tego pić. I drugie moje może pytanie do naszego gościa. W naszym przedszkolu mamy piękne, nowoczesne leżaki, na których śpimy. Czy nasz gość lubił spać w przedszkolu? No właśnie, bardzo lubiłem. Najbardziej, no to brawo dla gościa, Najbardziej co mi wychodziło, to właśnie spałem. Jaką miał piżamkę nasz gość? Jakiego koloru? Czy były spodenki, bluzeczka, w misie, samochodziki? Słuchajcie, ja miałem fajnie, dlatego że moja babcia pracowała w przedszkolu, moja świętej pamięci babcia. Ukochana była, na pewno tak, babcia. Tak, ukochana, która mnie pilnowała, ja miałem luz. Jak czegoś nie trzeba było jeść, to mrugałem do babci i ona mi załatwiała, że nie musiałem tego jeść, czy tam różnych rzeczy robić. Także ja miałem strasznie mile wspominam przedszkole. I pamiętam je do dzisiaj, dzięki mojej babci. Natomiast powiedzcie mi, a tu ma ktoś babcię w przedszkolu? Wincent. Wójtowicz. Wincent Wójtowicz. I co chciałeś mi powiedzieć? Chodź tu do mnie. Czy
czy masz dziewczynę. Brawo, brawo. No to się grube tematy zaczęły. No to się grube tematy zaczęły. Powiedz. Słuchaj. Są pytania. Dobra, ja ci opowiem, czy mam dziewczynę, jak ty mi powiesz, czy ty masz. Albo która ci się najbardziej podoba, powiedz mi. Przecież mam mamę. A, fajnie. A mama co? Ma tatę? Tak. A, no to mama zajęta już, no. To musisz sobie jeszcze jakąś inną znaleźć. Która ci się najbardziej podoba? Chodź tu, pokaż mi. Którą masz koleżankę? Która jest twoja koleżanka? A, wstydziuch. Widzisz? Ja też się wstydzę. Nie powiem ci. Powiem ci później na ucho, czy mam dziewczynę, dobra? Jakie masz jeszcze pytanie? Jakie mamy jeszcze pytania? Już wszystkie pytania, tak? No to wszyscy bijemy brawo w takim... Dziękujemy Winiemu. Winiego. Pan Agnieszka pomoże. Ale mnie zaskoczył. Wiem, że to nie teraz ten etap na to, żeby komuś opowiadać o profesjonalnym sporcie lub różnych innych rzeczach, ale myślę, że zdrowy tryb życia, czy ta zabawa w przedszkolu pod takim kątem sportowym jest jak najbardziej wskazana. Widzę tutaj już mamy całą drużynę piłkarską, także oddaję głos Radkowi, bo myślę, że on tutaj ma więcej fanów sportu, jego akurat. Piłkarze teraz. Brawo dla pana Tomasza. Dzień dobry, serdecznie was witam. Ja tutaj widzę, tak jak to powiedział, że jest drużyna piłkarzy, tak? Czy wszyscy chłopcy gracie w piłkę? I tutaj widzę, mamy jedną piłkarkę, tak? Bramka. Jak masz na imię? Zosia Gable. Zosia, ty na jakiej pozycji grasz? Bo grasz, Zosia gra w piłkę, tak? Tak. Czy jeszcze nie ma pozycji na razie? Pan trener podpowie, bo Zosia jest od tego roku naszą piłkarką. Na bramce. Czy już mamy dużo wspólnego? Szymon, też jesteś bramkarzem, tak jak widzę po stroju. Tak. Tak? A kto jest twoim ulubionym bramkarzem teraz? Wiktor Walder. Wiktor Walder, Barcelona. A macie chłopaki jakiegoś swojego ulubionego napastnika? Z polskiej reprezentacji może? Kto teraz jest najlepszym polskim piłkarzem? Podejdź. Co? Kto jest teraz najlepszym polskim piłkarzem? Robert Lewandowski. Tak jest, najwięcej bramek strzela. Brawo dla Szymonka. A wiesz, w jakim gra klubie? Brawo, super. Brawo. No i ja właśnie życzę wam serdecznie, chłopcy, i oczywiście tobie również, żebyście też kiedyś zagrali w klubie Bundesligi, w jakimś klubie polskiej ekstraklasy. Panie Radosławie, nie ukrywam, że gdy pojawił się pomysł, że pan będzie naszym gościem w przedszkolu Weldon Kids, to nasze dzieci powiedziały wow. Bardzo, bardzo nowocześnie, wow. No, ja też tak mówię, dlatego jestem zdziwiony, bo ja już dawno skończyłem grać w piłkę, więc mam świadomość, że dzieci już aż tak dobrej pamięci nie mają, albo byli tak mali, że... Myślę, że jest pan wyjątkową osobą na naszej scenie sportowej, więc nazwisko Radosław Majdan kojarzy się nie tylko dorosłej osobie, ale także i dzieciom w tych domach, gdzie kultywuje się sport. Pana nazwisko jest kojarzone. Plakaty, które się pojawiły w naszym przedszkolu i na stronie internetowej, od razu dostaliśmy kilka telefonów z Dębicy, czy to ten pan Radosław Majdan. Więc tym bardziej się bardzo cieszymy, że możemy pana dzisiaj powitać troszeczkę w roli też Mikołaja Świętego. Tak, mi również bardzo miło. Muszę wam powiedzieć, że macie bardzo ładne przedszkole, bardzo kolorowe. Za moich czasów tak ładnych przedszkol nie było. I tak jak powiedział Tomek, ja również nie robiłem zupy mlecznej, chociaż wiem, że dzisiaj ta zupa mleczna jest zdecydowanie lepsza, ponieważ mój brat ma dzieci i one są w przedszkolu. I tak jak stwierdziłem sam, będąc również na tym przedszkolu, że dzisiaj zdecydowanie przedszkola są bardziej kolorowe, jedzenie jest też lepsze i przede wszystkim stawia się na sport, co jest bardzo dobre, ponieważ sport to jest fajna przygoda życia, której wam serdecznie życzę. Chłopcy gracie w piłkę, tutaj słyszałem i dziewczynki również niektóre tańczą, niektórzy uprawiają karate. Niezależnie, słuchajcie, jaki sport będziecie chcieli uprawiać, to warto. To warto, nigdy nie zniechęcajcie się niepowodzeniami. Wiem, że już nie chcę się za bardzo rozwodzić, bo wiadomo, że przede wszystkim liczy się dobra zabawa, słuchajcie. I w późniejszym swoim etapie zobaczycie, że to było warto. Dziękuję bardzo. Czy są pytania dla pana Radosława od dzieci z naszego przedszkola? Panie Radosławie, proszę popatrzeć na naszą scenę. Dzieciom już podziękowałam, więc te piłki, które są, to nie są nasze przedszkolne.
na wieść, że pan będzie naszym gościem dzisiaj, dzieciaki ze swoich domów rodzinnych przyniosły piłki, które są ulubione, które dostały od Mikołaja, od rodziców i chcielibyśmy, żeby ta piłka była pamiątką, że dzisiaj pan był w Dębicy, był pan naszym gościem w przedszkolu. Dzieciaki, które przyniosły piłeczki do przedszkola, zapraszam tutaj przed scenę. Szymon. Pan Tomasz nam gdzieś zniknął, nie wiem czy... A to już najbardziej? Tytonia. O, proszę bardzo. Szymonku, czarodziejskie słowo. Nie ma za co. Zapraszam Zosię. Zosiu, wybierz swoją piłeczkę. Pan Radosław zauważy, że to jeszcze jest ta mniej profesjonalna. Ona będzie profesjonalna, tak. Prosimy pana o ucznik. Tata będzie szczęśliwy. Dobrze. Dla Zosi. Fotografom. Proszę bardzo. Ale masz ładny podpis. Radek się podpisa. Bardzo mi miło. Wybierz sobie swoją piłeczkę, publiczny. Oskar, on się umie przedstawić. Numer 1. A na co się ma? Nie dla Maćka. Dobra. Gdzie ma? Odłóżmy politykę, odłóżmy animozję, tak. Dzieci są tylko dziećmi. Dziękuję, że panowie byli. No ja też dziękujemy. Dziękuję. Teraz jesteśmy na Wolicy, w szkole podstawowej. Tutaj zaczynałem biegać, pierwsze tereny, gdzie treningi w lesie i w ogóle cuda. Biegałem tu jak ninja, za mało lata, ale tak szczerze, to jest taki teren, gdzie człowiek biegając i uprawiając rano sport, tak samo ma lekcję historii, bo tutaj działało bardzo AK i wielu ludzi tutaj zginęło w tych lasach, broniąc naszej ojczyzny. Jest moja ulubiona nauczycielka. Dzisiaj goszczą w naszej szkole pan Radosław Majdan. I witamy również drugiego gościa, pan Tomasz Puzon. Znany w świecie dębiczanin, karateka, dwukrotny mistrz. Słyszycie mnie? Wśród was jest tak samo mój krześniak, który tam siedzi. Pozdrawiam go. Pewnie go znacie. Jesteśmy po to, aby was tu zachęcać, aby wyławiać talenty. Kiedyś grałem w piłkę, a teraz karate. Aha, to tak trochę idziesz śladami taty, bo kiedyś pamiętam, że też chyba trenował karate. Opowiadał ci to? No. Zrobiliście
czerpali z jednej strony jak najwięcej przyjemności z tego, że uprawiacie sport, a jak widziałem, jest was tutaj naprawdę bardzo dużo, więc sport widzę, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród was i niezależnie jaki to jest sport, to może być piłka, karate, ale jeszcze inne dyscypliny sportu. I żebyście, tak jak właśnie powiedziałem, czy Tomek, czy Alek, czy Mateusz, czerpali kiedyś z tego dużo przyjemności i być może dla niektórych z was będzie to sposób na życie, a nie dla niektórych spełnianie swojej pasji życiowej. Ja, tak jak mówi Tomek, nazywam się Radek Majdan, jestem byłym piłkarzem, miałem tą przyjemność bycia reprezentantem Polski, grałem w Wiśle Kraków, w Polonii Warszawa, w Polonii Szczecin, w Turcji, Grecji, w Izraelu, także też dzięki sportowi mogłem poznać różne kraje i miejsca na świecie, poznałem fajnych ludzi. Tak. Jakie pytanie chciałeś zadać, do kogo? W reprezentacji grałem około 10 meczów. Byłem na Mistrzostwach Świata w Korei i w Japonii, to było w 2002 roku. Już dawno, już 12 lat temu. No i około dwóch lat byłem reprezentantem, 2,5 roku około, jeżeli chodzi o czas. Występowałem w reprezentacji Polski pierwszej, wcześniej występowałem w reprezentacji juniorów i reprezentacji młodzieżowej. Co pan sądzi o Lewandowskim? Jest to bardzo dobry napastnik, który gra w Borussii Dortmund. Strzela dużo bramek w klubie, no kibice naszej reprezentacji życzyliby sobie, żeby w Polski reprezentacji też strzelał tyle bramek, ile w klubie. Jaki jest pański idol? Jednego wymienię, Michael Jordan. Może to nie jest w branży, ale kto pamięta? Proszę bardzo. Michael Jordan jest moim idolem, mogę to śmiało powiedzieć, Radek, a tu? Kiedyś mi się podobał Diego Maradona, jeżeli chodzi o piłkarza. Już nie jest piłkarzem, ale był to chyba i jest do dzisiaj najlepszy piłkarz świata. Znaczy nowy sport to są godziny treningu, wyjazdy z domu, rozstania się z rodziną, ale rekompensuje to później z radość po wygranym, realizacja własnych marzeń. Natomiast rzeczywiście jest to duże wyrzeczenie, jest to podporządkowanie tego, jak śpimy, to co jemy, to jak spędzamy wolny czas, ponieważ trening to jest jedno, ale później trzeba po treningach jeszcze odpoczywać. Ale generalnie więcej jest z tego przyjemności niż we rzeczy zdecydowanie, jeżeli chodzi o piłkarzy, bo na pewno karatecy mają bardziej surowy i cięższy trening niż my piłkarze. Znaczy ja chciałem powiedzieć, żeby nie straszyć troszeczkę tym trudem, że na tym etapie, który chcemy was zachęcić do tego sportu i do tego, abyście realizowali swoje marzenia, my jesteśmy jakby troszeczkę takim przykładem, że warto to robić. Dlatego takie spotkania z wami jak dzisiaj nas cieszą bardzo. Próbujemy was namówić do tego, aby uprawiać sport. Mówimy kategorycznie nie zwolnieniu z WF-u, tak? Także przyłączam się do pewnych akcji, które kategorycznie, dokładnie, z matematyki możecie się zwalniać, z WF-u nie. Mam nadzieję, że pani z matematyki nie ma mi za złe. To tak wyszło przypadkiem. Jaki ma pan pas karate? Nie, oczywiście mam czarny pas, stopień mistrzowski, pierwszy dan. Tak jak dzisiaj tutaj widzę jednego z uczestników, jego tata też ma czarny pas w Dębicy. Zapraszamy na lekcję karate do dębickiego klubu karate, którego ja zacząłem tutaj trenować. Co pan sądzi o Leo Messi? Ja? Radek bardziej wie. Chyba to, co większość sympatyków piłki nożnej, że jest to jeden z lepszych piłkarzy na świecie. I pewnie tak jest. On i chyba i Cristiano Ronaldo. Dzisiaj się kibice podzielili. Jedni sympatyzują i lubią Leo Messiego, inni lubią Cristiano Ronaldo. Nawiązując do tych zwolnień jeszcze z WF-u, to też bym wam odradzał. Oczywiście nie namawiam do zwolnień z matematyki. Ja pamiętam, jak byłem w waszym wieku, zawsze moja mama mówiła mi, żebym tyle samowagi i zapału przykładał co do treningu i co do nauki, ponieważ to nigdy też nie wiadomo, jaką my drogą pójdziemy. Pana Tomka, jak to jest występować w filmie? Sam dobrze jeszcze nie wiem, nie występowałem jeszcze w filmie. Ale powiem ci, że bardzo chcę, także jak kiedyś uda się to zrobić, to na pewno przyjadę i ci opowiem. Ale na pewno myślisz o tym, że każdy taki, co uprawia sztuki walki, to gra w filmie jak Bruce Lee, tak? Ile pan Radek puścił goli w swojej karierze? Zatem bramkarz nie liczy, ile puścił goli, jako że bramkarzem jest się wiele lat, bo bramkarz gra jeszcze dłużej niż normalni zawodnicy, z racji pozycji jakoś tak się układa. Najgorsze dla bramkarza jest to, że bramki się puszcza i tego nie unikniesz. Natomiast ważne jest to, żeby tych wpuszczonych bramek było jak najmniej właśnie z winy bramkarza. Dlatego bramkarze tak bardzo ciężko trenują i dlatego to są ludzie dość świadomi tego, co robią, ponieważ zawodnik z pola może popełnić błąd i nie ma konsekwencji. Jak popełnia błąd bramkarz, no to wtedy pada bramka i wszyscy patrzą na niego. No i wtedy nie jest miło i przyjemnie. Jako, że piłka nożna jest sportem zespołowym, koledzy zawsze podchodzili i mówili: dobra Radek, nie martw się, będzie wszystko dobrze. No i jako, że to jest kolektyw, drużyna zawsze idzie w jednym kierunku i podąża
w jedną stronę, to pomagaliśmy sobie nawzajem. Także na pewno ważne jest zawsze, aby w sportach zespołowych wspierać kolegę zespołu, czy bramkarza, który wpuści bramkę, czy tego, który tej bramki nie strzelił. Zawsze musicie pamiętać, że jeżeli jesteście drużyną, to jesteście zespołem i musicie sobie pomagać. Wtedy, kiedy jest dobrze, ale przede wszystkim wtedy, kiedy jest źle. W jakim klubie najpierw grałeś? Ja jestem wychowankiem Pogoni Szczecin. W Pogoni grałem bardzo długo, zacząłem bardzo, tak jak powiedziałem wam wcześniej, jako młody chłopak junior grałem w Pogoni, później jako już zawodnik w Ekstraklasie, no i potem odszedłem, tak jak powiedziałem, jeszcze Wisła Kraków, Polonia Warszawa. Miała być niespodzianka, jest? Naprawdę? I cieszycie się, że przyjechaliśmy do was? Słabo to słychać. Całą Europę zobaczyłem dzięki tej formacji tanecznej. Przez nasze, to był 87 rok, pierwszy raz wyjeżdżaliśmy za granicę do Belgii, Francji, Holandii i tak dalej. No to były takie czasy, kiedyś jeszcze tak się było, dokładnie, to było naprawdę ciężko było wyjechać. Naprawdę, jak byłem w podstawówce, to na ostatniej stronie mojego zeszytu z języka polskiego ćwiczyłem sobie podpis. No i kiedyś pani idąc zapytała się mnie: Majda, no co ty robisz? A ja mówię: pani, co ćwiczę? Autograf może się kiedyś przyda. Ja tutaj miałem znowuż taką historię w tych lasach, że czasem przygotowując się do jakiegoś pokazu, czy tam trenując z tak zwanym nunchakiem, nie wiem czy wiecie, to jest tak jak Bruce Lee, to nie chciałem tego robić tak publicznie, żeby ludzie to widzieli, więc schowałem się w lesie. No i później tutaj, jak sobie trenowałem na polanie, to legendy były, że jakiś ninja trenuje, tak. Żeby zrobić ten kolejny krok. Jako my, jako byli sportowcy, bo zarówno Tomek, jak i ja już nie jesteśmy czynnymi sportowcami, niemniej jednak sport bardzo kształtuje charakter, osobowość, sposób bycia, potrafi nastawić
każdego z nas w jakimś sensie zdystansowanym do życia i myślę, że zdecydowanie warto jest tego, nawet jeżeli ktoś nie będzie sportowcem, jeżeli to będzie tylko zabawa, że to będzie trwało tylko kilka lat, to na pewno jest to olbrzymia przyjemność, integracja z rówieśnikami, rywalizacja, zawodnictwo, czyli coś, co tak jak powiedziałem, kształtuje charakter i wyrabia w nas takie cechy, które później nawet przydają się w normalnym życiu. Oczywiście pomijam aspekt zdrowia, no bo wiadomo, że sport to zdrowie, jak to się mówi, a już na pewno sport rekreacyjny. Sportowcom, a ty jak zaczynałeś karierę, ktoś ci pomagał, miałeś również jakieś takie wsparcie? Generalnie w moim przypadku to tak naprawdę to była rzeczywiście moja pasja. Ja zaliczam się do tej mniejszości chyba ludzi na świecie, którzy żyją z realizowania swoją pasję, z czego się bardzo cieszę i też dlatego właśnie dzisiaj chciałbym przekonać do tego innych. Natomiast mój pierwszym trenerem był Włodzimierz Szorowski, czyli to był człowiek, który przyjechał, zadał sobie tyle trudu, zobaczył mnie na turnieju międzyszkolnym i zadał sobie ten trud, przyjechał do moich rodziców i przekonał ich, żebym zmienił szkołę, żebym zagrał w Pogoni Szczecin, bo to był mój pierwszy klub. I moi rodzice bardzo mu zaufali, bardzo dużo znaczy stawiał na wychowanie nas jako ludzi. Oprócz tego, że był naszym trenerem, to był też naszym wychowawcą i myślę, że jest to bardzo ważne właśnie te pierwsze kroki, kiedy młodzi sportowcy stawiają, z kim mają do czynienia i jakich nauczycieli mają, bo tak jak powiedziałem, dużo rzeczy, które i dużo takich cech mojego charakteru, które później miałem przez całą moją karierę, to były te cechy, które wyszkolił we mnie właśnie ten pierwszy trener. Oczywiste jest to, że dzieci mają czasami taki dziecięcy zapał, prawda? Na pewno tutaj duża rola też jest rodziców, żeby te pierwsze kroki, kiedy jednak rodzic próbując zainteresować dziecko jakimś dziedziną sportu, zaprowadzi go na trening piłki nożnej, karate, pływania. Tutaj słyszę mi jeździectwo, piłka ręczna. I wtedy już dzieci same, że tak powiem, dopasowują swoje zainteresowania, swój talent do tego, co tak naprawdę sprawia im najwięcej przyjemności. Bo przede wszystkim sport w początkowej fasie to musi być przyjemność. To jeszcze nie jest walka o wynik, to nie jest jeszcze aż taka bardzo chęć rywalizacji. To jest na pewno integracja z rówieśnikami, to jest bycie w otoczeniu swoich rówieśników, tak? A później dochodzi do tego właśnie już walka o wynik, czyli już z pełną świadomością ci młodzi sportowcy zaczynają rywalizować i zaczynają analizować swoją jakąś formę i dyspozycję. I to też jest przyjemne, bo później można odkryć w sobie zupełnie jakieś takie inne cechy wolicjonalne, z których sobie czasami mówię, że nie zdają sobie sprawy. Czasy, które dzisiaj nastały, czyli za moich czasów, kiedy mama do mnie mówiła, masz karę, nie wyjdziesz przez tydzień na dwór, to był dramat, a dzisiaj mama mówi do swojego dziecka, masz karę, zostaw komputer, wyjdź na dwór. I myślę, to samo w sobie już jest troszeczkę niepokojące. Także myślę, że tutaj jest wiele do zrobienia i dobrze, że świadomość jest taka, że rzeczywiście, że są ludzie, którzy coś chcą z tym zrobić, bo myślę, że tak jak powiedziałem, oprócz tego, że z tych młodych ludzi niewielu może być sportowcami wyczynowym, niemniej jednak na pewno zdecydowanie pozytywnie dobrze dla zdrowia, dla samopoczucia, dla psychiki i dla ukształtowania osobowości, myślę, jeżeli dziecko w młodym wieku ma kontakt ze sportem. Nasza akcja była pierwsza, naprawdę. Wcześniej, teraz ruszył projekt Mały Mistrz, czy Mistrz Mały, coś takiego, a my byliśmy troszeczkę wcześniej. To nieważne, kto zaczyna. Tak, jest bardzo podobnie, z tym, że my chcemy też wyławiać te diamenty i te dzieci, których nie stać na sport. I chcemy, właśnie dzisiaj organizujemy takie, można powiedzieć, mikołajowe, niespodziankowe spotkania, gdzie wpadamy niespodzianie do szkół, do przedszkoli i tak jak tutaj właśnie jesteśmy. Powiem szczerze, przygotowywałem to spotkanie w Dębicy, bo jestem z Dębicy po pierwsze, po drugie chciałem, żeby właśnie dzieci poznały mnie, Radka Majdany i tak dalej, ale szczerze nie ma dużego zainteresowania tym wśród ludzi, wśród takich, jakbym powiedział, są ludzie, którzy potrafili tej akcji przeszkadzać i to mi się nie podoba i będę walczył z czymś takim. Są dzieci, które dzisiaj nie spotkały się z nami ze względu na jakieś tam polityczne swoje, nie wiem... Uwarunkowania, ale to dzisiaj? Uwarunkowania, tak, dzisiaj były. Muszę to powiedzieć, dlatego że bardzo cieszę się, że spotkaliśmy się z wieloma dziećmi, natomiast spotkania, które były zaplanowane, nie do końca były zrealizowane, dlatego że ktoś ma upodobania takie czy inne, że ktoś może lubić naszą akcję, nie lubić naszą akcję. Mnie to nie interesuje. Interesuje mnie dobro dzieci i chciałem zawsze spotkania z dziećmi. A jeżeli jakieś tam zaścianki istnieją, zaściankowe po prostu myślenie ludzi w Dębicy czy w okolicach, którzy mają wpływ na to, że potrafią blokować takie rzeczy, mówię im stanowczo nie i mistrza nie zatrzymasz. I jesteśmy tu i nas nie zatrzymają, choćby nie wiem co robili. Będziemy się spotykać z dziećmi i niestety bardzo jest mi przykro, że w takim moim mieście po prostu miało to miejsce. Bo nie ma gdzie. Jak ja teraz zebrałem pieniądze na gali
MMA we Wrocławiu, gdzie robiłem pokaz totalnie za darmo. Bardzo, bardzo duży oddźwięk. Zlicytowaliśmy różne rzeczy i przekazujemy to później, te pieniądze na kluby, czy karate, czy pływania, czy takie. Chcemy pomagać dzieciom organizować obozy, czy kupować różne rzeczy. Na ile nasza akcja będzie skuteczna? A ja powiem tak. Nie potrzebujemy pomocy od różnych ludzi, byle nam tylko nie przeszkadzali. Mało, ale... O, wsadzi. Jaki on jest? Jaki on jest? Przystojny! Baraki czerwony się zrobi. Sorry, no nie wiedziałem, no. Ale mama mi zawsze to mówiła. Dobrze, że żyjemy. Słuchaj, od ciebie były sekundy, tak? Dwóch, jeden pod nogami ci przepadł. Czy jedna. Ja nigdy nie potrafię jeść na łyżwach. Dziękujemy im za to, że przyjechali. Mamy takie małe upominki dla was. Żebyście pamiętali, że byliście u nas. Na pamiątkę. Także was trener okazał się lepszy. Niestety my przegraliśmy lek, bo był super puchar, chyba 3 karne w remisie, jeśli nie pamiętam. Dokładnie. Także jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście proszę bardzo. No, ciekawe, co by Dorota powiedziała. Nie wiem. Kochanie, wracam niedługo. Akcję Mistrza nie zatrzymasz sportowcy dzieciom w powiecie dębickim. Uważam za udaną. Wiele ciekawych spotkań, wiele ciekawych uwag, tak samo od dzieci, pytań od nauczycieli i wszystkich tych, którzy nas tutaj zaprosili. To bardzo fajnie, to zawsze z dziećmi pozytywna energia, kilka bezpośrednich pytań. Typu, czy masz dziewczynę? Tak, ale zawsze to jest takie wdzięczne, no bo dzieciaki są prawdziwe, szczere, bezpośrednie. A przede wszystkim gardzenie się do sportu, bo wiele miejsc, które byliśmy, rzeczywiście te dzieci to byli już sportowcy. Czy piłkarze ręczni, nożni, czy karatecy. Dokładnie. Na koniach. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy dzisiaj z nami się spotkali. Przede wszystkim też wielkie duszy i promotorowi naszej akcji, Markowi Gawle, który w to się włączył, bardzo jest zaangażowany. Marek? To jest tak. Takich ludzi nam trzeba. Ludzi, którzy się nie boją tego, że można coś zrobić dla dzieciaków, dla innych osób i bezinteresownie, nie chodzi o żadnych... Tak, i przejawiają inicjatywę i chce im się i są w stanie poświęcić swój czas kosztem tego, żeby zrobić coś dla innych, co myślę jest naprawdę bardzo fajne i
takich ludzi dużo nie jest, więc zawsze miło jest spotkać kogoś, kto... Oczywiście mogliśmy więcej zrobić dzisiaj, troszeczkę jeszcze, ale ja myślę, że na dzień dzisiejszy... Myślę, że te 18 spotkań, które mieliśmy, to i tak jest. To i wystarczy, tak. Także jeszcze raz dziękujemy w Dębicy wszystkim tym i w powiecie dębickim, wszystkim tym, którzy chcieli się z nami spotkać, którzy są zaangażowani w akcję Mistrzanie Zatrzymasz, a tym, którzy nie chcą nam pomagać, to mówimy tylko jedno. Mogę powiedzieć ja? Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Potwierdzam i dołączam się do tego samego sformułowania. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, lecimy do Warszawy. Sama się. Cześć. Pozdrawiamy widzów Telewizji Beskid. Tomek Puzon i zapytanie do burmistrza. Tak, dzień dobry. Chciałem się zapytać na krócie, kiedy będzie ukończony ten ostatni odcinek. Ostatni odcinek, jaki brakuje. Właśnie akurat przed moim domem, także no, taka mała prywatka do pana burmistrza.